Przypowieści Salomona. Ein Wort Agus. Słowa Agura. Aus Sprüche 30. Z 30 rozdziału Przypowieści Salomona. Aus dem Buch der Sprüche 30, Vers 24 bis 28. Od 24 do 28 wiersza. Vier sind die Kleinen der Erde, und doch sind sie mit Weisheit wohl versehen. Die Ameisen, ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Die Klippdachse, ein nicht kräftiges Volk, und doch setzen sie ihr Haus auf den Felsen. Die Heuschrecken haben keinen König, und doch ziehen sie allesamt aus in geordneten Scharen. Die Eidechse kannst du mit Händen fangen, und doch ist sie in den Palästen der Könige. Przypowieści Salomona, 30 rozdział, od 24 do 28 wiersza. Cztery stworzenia na ziemi należą do najmniejszych, a są mędrsze niż mędrcy. Mrówki, ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm. Borsuki, ludek bez siły, a w skale buduje swoje mieszkania. Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Jaszczurka da się schwytać rękoma, a jednak jest w pałacach królewskich. Präge tief in Herz und Sinn. Tak, daj, aby te słowa się głęboko wryły w nasze serca i w nasz umysł. Haben wir gesungen. Tak, żeśmy właśnie śpiewali. Und wenn wir etwas tief einprägen wollen ins Herz, a jeżeli coś chcemy głęboko sobie zachować w sercu, dann hat der Herr Jesus oft Bilder benutzt. To w tym celu Pan Jezus też i często używał obrazów. Er hat Geschichten erzählt. On opowiadał przypowieści albo można nazwać historie. Alle haben diese Geschichten verstanden. I wszyscy otaczający go ludzie rozumieli te przypowieści. Und wir haben hier eine Stelle aus dem Alten Testament gelesen. A my przeczytaliśmy takie miejsce ze Starego Testamentu. Von vier kleinen Tieren. Mówiące o czterech niewielkich zwierzątkach. Wenn wir die Tiere sehen werden in Zukunft, gdy my będziemy oglądali zwierzęta kiedyś w przyszłości, dann wünschen wir, dass wir alle an diese Stelle denken. To chciałbym, abyśmy wszyscy pomyśleli sobie też i o tym przeczytanym miejscu. An den 25. August in Katowice. O tym dniu 25 sierpnia w Katowicach. Wenn ihr diese vier Tiere seht. Gdy kiedykolwiek zobaczycie w przyszłości te wymienione zwierzątka. Schwache Tiere. Słabe zwierzątka. Kleine Tiere. Małe zwierzątka. Tiere auf der Erde. Zwierzątka na tej ziemi. Für uns als Lehrmeister. A dla nas one są jak nauczyciele. Weil der Meister selbst Weisheit in sie gelegt hat. Dlatego, że ten największy nauczyciel, mistrz, on włożył mądrość w te zwierzątka. Wunderbare Weisheit Gottes. Cudowna mądrość Boża. Und die schönste Weisheit ist in unserem Herrn selbst zu sehen. Najpiękniejszą mądrość możemy zobaczyć w naszym Panu, osobiście w Nim. Salomo hat das im 8. Kapitel beschrieben. Salomon to zapisał w tej samej księdze w 8. rozdziale. Wo ein ganzes Kapitel dieser Weisheit gewidmet ist. Jak wiemy, cały rozdział jest poświęcony tej mądrości. Über die Weisheit heißt es in Vers 17, Kapitel 8, Vers 17. 8. rozdział Przypowieści Salomona, 17. wiersz możemy przeczytać. Ich liebe, die mich lieben, die mich früh suchen, werden mich finden. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie wcześnie, gorliwie szukają, znajdują mnie.
Kinder, sucht Weisheit. Tak, dzieci, szukajcie mądrości. Ein Hiob hatte auch Weisheit gesucht. Pewien mąż o imieniu Job, on też poszukiwał mądrości. Und Hiob drückt das im 28. Kapitel anbetend aus. I Job to wyraził w 28. rozdziale pełen zachwytu. Siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit. Vers 28. 28 wiersz. I rzekł do człowieka: oto bojaźń pańska, ona jest mądrością. Und vom Bösen weichen ist Verstand. A unikanie złego rozumem. Eine positive Seite. Pozytywna strona z jednej strony. Eine negative Seite. I negatywna strona z drugiej strony. Die einzige Stelle im Buch Hiob. Jedyne miejsce w tej księdze Joba, wo Hiob den Herrn als Adonai anspricht. W którym Job zwraca się do Pana tym hebrajskim słowem Adonai. Wie ein Diamant in seinem Buch. I to słowo jest jak diament świecący w całej tej księdze. Und wir haben vier kleine Diamanten vor uns. A my mamy teraz w naszym rozdziale takie cztery małe diamenty, die das Licht der Sonne reflektieren auf der Erde. Które mogą właśnie rozszczepiać światło słoneczne i rzucać w tym pełnej gamie kolorów na Ziemię. Als erstes eine Ameise. A więc najpierw oglądamy tutaj mrówkę. Kennt einer keine Ameise? Czy ktoś z was nie zna mrówek? Also wir kennen alle Ameise. Na pewno wszyscy znamy mrówki. Wir waren vor zwei Wochen auf einer Jugendfreizeit. Dwa tygodnie temu byliśmy na obozie młodzieżowym. Und haben als Jugendliche eine Ameise beobachtet. I jako młodzież staraliśmy się obserwować właśnie mrówki. Die ist eine Kante von 3 cm hochgeklettert. Ona potrafiła wdrapać się na taki brzeg, na taką przeszkodę o wysokości 3 cm. Und hatte noch in ihrem Mund, in ihrem Esswerkzeug? A ona jeszcze w swoim pyszczku? Ein Gegenstand, der wenigstens doppelt so schwer war wie ihr Körpergewicht. Niosła jeszcze przedmiot o ciężarze, myślę, że więcej niż podwójnej wagi jej własnego ciała. Können wir uns vorstellen, was das bedeutet? Czy jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić? Und selbst mal zwei hochstemmen? My, nasza waga razy dwa, wziąć na plecy i wdrapywać się pod górę. Und was war das, was sie da hob? A co to było, co ona tam właśnie niosła do góry? Ein Brotkrümel. To była właśnie duża okruszka chleba. Speise für die Ameise. A więc był to pokarm dla mrówek. Und doch hatte sie einen Ziel, diese Ameise. A jednak ta mrówka miała pewien cel. Auf dem Weg in den Ameisenhaufen. Dlatego, że ona zdążała do tego kopca mrówek. Mrowiska. Tak, te mrówki zajęte były gromadzeniem pokarmu. Diese Ameisen sind fleißig. I te mrówki są bardzo pilne. Und wenn wir aus dem 6. Kapitel, Vers 6 lesen. I gdy przeczytamy z tej księgi ze 6. rozdziału. Ich glaube, das kennen wir alle. Myślę, że znamy ten wiersz wszyscy. Dann dürfen wir das auch als Wort Gottes für uns anwenden. To myślę, że ponieważ jest to Słowo Boże, możemy to zastosować dla nas samych, każdy z osobna. Geh hin zur Ameise, du, fauler. I czytamy tu w 6. wierszu, 6. rozdział. Idź do mrówki, ty, leniwcze. Sieh ihre Wege und werde weise. Przypatrz się jej drogą, abyś zmądrzał. Diese Ameise, ta mrówka, bereitet im Sommer ihre Speise. Czytamy w 25. wierszu tego 30. rozdziału, że ona w lecie przygotowywuje swój pokarm. Jedes Mal, wenn du wieder eine Ameise siehst, i za każdym razem, gdy zobaczysz kiedyś w przyszłości mrówkę, dann denk daran, dass die Ameise im Sommer ihre Speise bereitet. To zawsze pomyśl o tym, że te mrówki gromadzą w lecie swój pokarm. Aber nicht alleine für sich. Ale nie tylko dla siebie samej gromadzą.
sondern sie wird beschrieben als ein nicht starkes Volk. Ale czytamy tutaj o tym w tym wierszu, że mrówki to jest cały ludek napisany tutaj niezbyt mocny. Sie sammelt für das Volk. A więc one pojedyncze mrówki gromadzą pokarm dla całego tego ludku. Ludka, narodu. Da war einmal ein Volk. Był kiedyś taki naród. Und das war das Volk Israel. Chodzi mi o naród Izraela. Ein kleines Volk. Był to niewielki naród. Aber aus der Sicht der Ägypter. Ale z punktu widzenia Egipcjan. War es ein starkes Volk. Był to dla nich mocny naród. In 2. Mose 2. Tak czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej w drugim rozdziale. 2. Mose 1 ist das. W pierwszym rozdziale, przepraszam. Und wenn wir diese Ameise übertragen. I gdy teraz przeniesiemy ten obraz tej mrówki und darin unseren Herrn sehen, i w tym będziemy widzieli naszego Pana, dann ist das das Beispiel von Fleißigkeit. To na pewno zauważymy, że ona jest przykładem właśnie pilności. Wie hat er gewirkt? I tak też i Pan, jak on bardzo dużo działał. Wenn wir das Evangelium nach Markus aufschlagen, gdybyśmy otworzyli Ewangelię Marka, dann schlägt uns ein Wort immer wieder entgegen. To ciągle na nowo będziemy natykali się na jedno charakterystyczne słowo. Alsbald. Sogleich. Alsbald. I zaraz. I natychmiast. Er war unentwegt tätig. Okazuje się, że on był nieustannie czynny. Er bereitete Speise. On przygotowywał pokarm. Es war dieses, dass er sogar selbst Speise war. Ale nawet i on sam był tym pokarmem. Ja, wir dürfen ihn sehen, der auch für uns Speise geworden ist. My możemy właśnie jego oglądać, tego, który i dla nas stał się pokarmem. Und von ihm dürfen wir lernen. I od niego możemy się uczyć. Und auch uns nähren. I możemy się nim odżywiać. Was lernen wir von der Ameise? I czego możemy nauczyć się od mrówki? Indem wir fleißig sind, tego, że będziemy pilnymi, und dass wir vorsorgen, i że będziemy zawsze gromadzili zapasy. Wann können wir vorsorgen? A kiedy możemy gromadzić zapas? Wann macht die Ameise das? Kiedy to mrówka robi? Im Sommer. W lato. Wann ist unser Sommer im Leben? A kiedy jest lato w naszym życiu? Es ist vielleicht für dich heute. Może to właśnie dzisiaj jest to lato dla ciebie. Sag nur nicht, der Sommer ist noch nicht da. Nie powiedz tylko, że jeszcze dla mnie nie nastało lato. Oder der Sommer ist schon vorbei. Albo nie powiedz, że lato już dla mnie minęło. Sammel Speise. Zgromadzaj zawsze pokarm. Speise aus dem Wort Gottes. I ten pokarm pochodzi ze Słowa Bożego. Ja, das Wort Gottes selbst. Tak, gromadź sobie Słowo Boże. Sei vorsorgend für Speise. Tak, bądź zatroskany i staraj się zgromadzić pokarm. Wir haben ein zweites Tier gelesen. Czytaliśmy też i o drugim zwierzątku. Ein Klippendachs. Nazwany tutaj w naszym tłumaczeniu polskim borsuk. Was ist das in Deutsch? Weiß ich nicht. Ameise kennen wir alle. Mrówki znamy wszyscy. Klippendachs kennt keiner. Ale takiego zwierzątka, jakie jest w języku niemieckim przetłumaczone z tego oryginalnego, to niestety my nie znamy. U nas jest użyte słowo borsuk, my znamy borsuka, ale to nie jest prawidłowe tłumaczenie. Ale jest góralek, to jest podobne. Jak? Góralek. W Palestynie. W Palestynie żyje takie zwierzątko góralek. Ich weiß aber, dass hier welche sitzen, die schon mal einen Klippendachs gesehen haben. Oczywiście ja wiem, że tutaj niektórzy siedzą, którzy widzieli kiedyś borsuka. Und wir wollen voneinander lernen. Ale chcielibyśmy się przede wszystkim od tego zwierzątka nauczyć. Natürlich hauptsächlich aus dem Wort Gottes. Naturalnie głównie tutaj chodzi o nauczenie się ze Słowa Bożego. Aber der Klippendachs ist ein Tier so groß wie ein Kaninchen. Ale ja chciałbym wam to opisać, że właśnie to zwierzątko jest niewielkie, ono jest wielkości małego króliczka. Ähnlich wie ein Murmeltier in den Alpen.
A podobnie jak świstak w Alpach. Aber dieses Tier lebt in Palästina. Ale to zwierzątko żyje w Palestynie. Noch heute. Jeszcze po dziś dzień. Und viele haben das beobachtet. I wiele osób już mogło go obserwować. Und wir sollen beobachten. I my powinniśmy właśnie przyglądać się temu zwierzątku. Denn dann lernen wir die Weisheit Gottes. Dlatego, że możemy od niego nauczyć się też mądrości Bożej. Der Klippendachs ist ein nicht kräftiges Volk. Czytamy również o tym zwierzątku, że to też ludek bez siły. Sind wir das nicht auch? Czy i takowymi też i my nie jesteśmy? Wie viel Kraft haben wir denn? Ileż to my mamy siły? Wenn wir alle wieder zurückfahren von Katowice? Gdy my wszyscy teraz wyjedziemy z Katowic, manchmal sind wir wenige, wie wir uns versammeln. To okazuje się, że jak niewielkie grupy będą z nas, gdy my zaczniemy się zgromadzać w swoich własnych zgromadzeniach. Ein nicht kräftiges Volk. Czyli nie jesteśmy licznym ludem. Aber mit Weisheit wohl versehen. Ale jesteśmy na pewno wyposażeni w mądrość. Der Klippendachs lebt auf Felsen. I to zwierzątko żyje w skałach. Und das werden wir hier gleich sehen, was das bedeutet. I to teraz będziemy mogli przyjrzeć się temu, co to oznacza. Sie leben als Kolonien zu 50 bis 100 Tieren zusammen. I te zwierzątka tworzą kolonie mniej więcej 50 do 100 osobników. Sie haben wohl in der Nacht eine abgesenkte Körpertemperatur. W nocy one obniżają swoją temperaturę ciała. Und am Morgen gehen die Tiere aus dem Felsen an das Licht. A rano wychodzą z kryjówek w skałach i wystawiają swoje ciała na światło słoneczne. Sie stellen sich ins Licht und lassen sich von der Sonne bescheinen. Tak stają w świetle słonecznym i pozwalają się rozgrzewać. Sie werden warm und ihre Körpertemperatur steigt. Rozgrzewają się i wzrasta ich temperatura ciała. Ein Bild von uns? Czy to jest obraz nas? Dürfen wir uns nicht jeden Morgen in die Sonne des Wortes Gottes stellen, in das Licht des Wortes Gottes stellen? Czy i my nie możemy właśnie każdego poranku stanąć w świetle tego słońca Słowa Bożego? Um brennen zu werden für und von unserem Herrn? Aby rozpalić się dla naszego Pana? Aber das sagt die Schrift jetzt hier nicht. Ale o tym nie mówi Pismo w tym miejscu. Hier sagt die Schrift, dass der Klippendachs sein Haus auf den Felsen setzt. Tutaj tylko w tym miejscu jest napisane, że oni budują swoje mieszkania w skale. Es ist tatsächlich so, wenn plötzlich ein Feind kommt bei den Klippendachsen. I rzeczywiście tak jest w przypadku tych zwierzątek, gdy pojawia się nieprzyjaciel. Meist Vögel aus der Luft. Bardzo często są to drapieżne ptaki z góry, z powietrza. Dann gibt's einen kurzen Pfiff. Wtedy tylko jeden krótki gwizd. Und alle Klippendachse fliehen in ihr Haus. I wszystkie te zwierzątka uciekają do swoich kryjówek. Auf den Felsen. Które są umieszczone w skałach. Was darf das denn bedeuten? A co to może dla nas oznaczać? Haben wir noch von gestern gehört, was der Felsen bedeutet? Czy wczoraj żeśmy słyszeli, co oznacza skała? 1. Korinther 10, Vers 4 sagt uns die Antwort. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 4 wiersz mówi na ten temat. Lass uns das aufschlagen, das ist wichtig. Otwórzmy ten wiersz, to jest bardzo ważne. Der Fels aber war der Christus. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 4 wiersz. Pod koniec tego wiersza. A skałą tą był Chrystus. Wir haben gestern gelernt. Wczoraj żeśmy się już tego nauczyli. Dass Petrus gelehrt wurde. Że Piotr został pouczony. Dass auf diesen Felsen die Versammlung gebaut würde. Że na tej skale jest zbudowane zgromadzenie. Auf diesen Christus. Na tym Chrystusie. Diesen Gesalbten. Na tym pomazańcu. Und was hat das hier zu suchen bei den Klippdachsen? A cóż to ma za znaczenie w przypadku właśnie tych zwierzątek? Sie bauen ihr Haus auf den Felsen. Czytamy, że one budują swoje mieszkanie na skałach. Ihr Zuhause ist gegründet auf den Felsen. A więc ich domostwo jest właśnie postawione na skale. Wir dürfen aus dem Matthäus und Lukas Evangelium lernen. My możemy się nauczyć z Ewangelii Mateusza i Łukasza,
dass der kluge Mann sein Haus auch auf den Felsen baut. Że mądry człowiek zbudował swój dom też na skale. In Lukas wird der Mann vertiefen. I w Ewangelii Łukasza jeszcze jest to głębiej pokazane. Und graben. Ten mąż zaczął głęboko kopać. Bis er sein Haus auf den Felsen setzt. I kopał tak głęboko, aby postawić swój dom na skale. Persönlich haben wir unser Haus auf den Felsen zu bauen. Tak, to właśnie dla nas jest zalecenie, abyśmy swój własny dom budowali na skale. Auf den Christus. Na Chrystusie. Und genauso dürfen wir darin das Haus Gottes sehen. I dokładnie tak też i możemy w tym obrazie widzieć i dom Boży. Diese herrliche Versammlung. Te wspaniałe zgromadzenie. Auf den Felsen gegründet. Też jest właśnie ugruntowane na tym fundamencie skały. Wir haben gestern gelernt, wczoraj żeśmy się mogli tego nauczyć, dass erst Paulus diese Offenbarung bekommen hatte. Że te pouczenia, objawienia co do zgromadzenia otrzymał Paweł. Hier haben wir nur einen Schatten davon. Tutaj tylko oglądamy taki cień, taki mały przykład. Wie gering ist der Schatten von dieser Flasche? Jak niewielki jest cień tej butelki. Auf dem Tisch? Tutaj na tym stole. Gegenüber der Flasche. W stosunku do wielkości tej butelki. Aber trotzdem ist dieser Schatten hier vorgezeichnet. Ale pomimo tego ten cień właśnie jest tutaj nam przedstawiony. Und es fasziniert immer wieder, wenn wir etwas tiefer graben. Ale to zawsze będziemy zafascynowani, jeżeli zaczniemy głębiej kopać. Die ganze Jugend hat hier Computer. Cała młodzież dzisiejsza ma swoje komputery. Bleib nicht beim Polnischen stehen. Nie pozostaw tylko swojej wiedzy na języku polskim. Die Bibel ist in Hebräisch und Griechisch geschrieben. Biblia jest napisana w hebrajskim i w greckim języku. Es gibt heute Programme, da braucht ihr nur einmal auf ein Wort klicken. Dzisiaj są takie programy, które umożliwiają tylko kliknąć na jedno słowo. Dann lernt ihr, was das bedeutet, jedes Wort. I możecie się nauczyć, jakie jest znaczenie tego słowa w oryginale. Und wenn ihr auf Felsen klickt, i gdy tam klikniecie na to słowo skała, dann steht da Sela. To tam przeczytacie Sela. Einmal im Buch der Sprüche. Tylko jeden raz to występuje w tej księdze przypowieści. Wenn ihr im Polnischen oder im Deutschen klickt, jeżeli klikniecie to w języku polskim lub w języku niemieckim, steht zweimal Felsen. To stwierdzicie, że dwukrotnie jest to słowo skała. Im Buch der Sprüche. W tej księdze przypowieści. Das erste Mal steht im gleichen Kapitel. Po raz pierwszy jest wymienione w tym samym rozdziale. Und zwar in Vers 19. Mianowicie w 19 wierszu. Da steht der Weg einer Schlange auf dem Felsen. Tutaj mamy to opisane drogę jako drogę węża na skale. Da steht aber im Hebräischen ein anderes Wort. Ale w języku hebrajskim jest tutaj użyte inne słowo. Zur steht da. Zur jest tam napisane. Und wenn wir gucken, wo das nochmal vorkommt. I gdy zaczniemy się tym interesować, gdzie to słówko jeszcze raz występuje w Biblii, dann erklärt uns die Schrift alles. To wtedy się okaże, że inne miejsca Pisma nam wyjaśnią, co to słowo znaczy. Als Mose erste Mal in 2. Mose 17 den Felsen schlagen sollte. Gdy Mojżesz w pierwszej, w drugiej księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, miał po raz pierwszy uderzyć skałę, da benutzt der Heilige Geist das Wort zur. To wtedy Duch Święty użył tego słowa zur. Da wird der Felsen geschlagen. I tam rzeczywiście ta skała została uderzona. Da ist die Schlange auf dem Felsen. I tam na tej skale też i był ten wąż. Da ist der Christus am Kreuz. Czyli Chrystus na krzyżu. Was wir hier gerade verkündigt haben, sein Tod. To, co przed chwilą właśnie żeśmy ogłaszali, jego śmierć. Aber wenn in 4. Mose Mose gesagt wird, er soll zu dem Felsen sprechen. Ale gdy czytamy w 4. Księdze Mojżeszowej polecenie Boże do Mojżesza, aby przemówił do skały. Denn der Felsen kann nicht zweimal geschlagen werden. Bo my wiemy, że skała nie może być dwukrotnie uderzona. Dann benutzt der Heilige Geist das Wort Sela. Wtedy Duch Święty używa w oryginale tego słowa Sela. Und
Und das ist der Fels, auf den die Versammlung gegründet ist. I to słowo oznacza właśnie tą skałę, na której jest ugruntowane zgromadzenie. Aber wenn wir 1. Korinther 10 dazu nehmen, ale gdy jeszcze do tego weźmiemy pierwszy list do Koryntian, 10. rozdział, dann ist die griechische Sprache so aufgebaut wie die polnische und deutsche Sprache. To wtedy okazuje się, że ten język grecki jest podobnie zbudowany jak polski czy niemiecki. Dann werden beide Begriffe verschmolzen in diesen einen Felsen. To wtedy okazuje się, że dwa te określenia jak gdyby stapiają się w jedno określenie skała. Der Fels aber war der Christus. A skałą był Chrystus. Lasst uns da unser Haus drauf bauen. O, chciejmy właśnie na tej skale budować nasz dom. Wie die Klippdachse zu 50, zu 100 in einer Familie. Tak jak i te zwierzątka, które tworzą rodziny około 50 czy nawet 100 osobników. Nicht auf zwei Felsen? I nie budują tego na dwóch różnych skałach. Auf den Felsen. Nie budują na tej skale. Singular. To jest użyte tutaj w liczbie pojedynczej. Wenn wir die Möglichkeit haben, einen Klippdachs zu sehen, i gdy będziemy kiedyś mieli okazję, aby zobaczyć to zwierzątko, lass uns an die Versammlung denken. Jak się nazywa? To zwierzątko o nazwie Guralka, to wtedy jeszcze raz pomyślmy sobie o zgromadzeniu. Dritte Mose 11 sagt uns sogar noch. A trzecia Mojżeszowa 11 rozdział, możemy tam się dowiedzieć, dass der Klippdachs ein unreines Tier ist. Że to zwierzątko jest nieczystym zwierzęciem dla Żydów. Aber wir waren auch alle Sünder und tot in unseren Vergehungen und Sünden. Ale my wszyscy przecież byliśmy nieczystymi w naszych grzechach i umarłymi w tych grzechach. Und rein gewaschen dürfen wir lebendige Steine sein. A możemy być teraz do czysta obmytymi tymi żywymi kamieniami. Welch eine Schönheit. Jakaż piękność. Dann kommen wir zur Heuschrecke. Następnie możemy przejść też i do następnego wiersza, 27, mówiący o szarańczy. Die Heuschrecke war ein reines Tier. Szarańcza była czystym zwierzęciem. Johannes der Täufer hat es gegessen. Jan Chrzciciel żywił się szarańczą. Heuschrecken finden wir überall. Wszędzie można spotkać szarańcze. Was lehrt uns die Heuschrecke? I czego możemy się nauczyć od szarańczy? Die Heuschrecke in der Region um Palästina, um das Volk Israel herum, um das Land Israel. Te szarańcze, które żyją w tych krajach wokoło Izraela, war sehr oft vorhanden. Bardzo często występuje. Und die Hebräer hatten viele Worte für dieses Tier. I Hebrajczycy używali wiele różnych słów, aby opisać czy określić to zwierzątko. Wir lesen das in 3. Mose 11. Możemy to przeczytać w 3. Mojżeszowej w 11. rozdziale. Nicht, dass wir die alle auswendig lernen müssen. Nie chodzi o to, abyśmy teraz się wszystko na pamięć uczyli. Aber es zeigt, dass einige Völker, einige Menschen für Dinge, die wichtig sind, mehr Worte gebrauchen. Ale to wszystko nam wskazuje, że niektóre narody albo niektórzy ludzie dla rzeczy, które dla nich są ważne, używają większej ilości słów określających te rzeczy. Wir haben auch viele Worte für Autos heute. My również i mamy wiele słów określających samochód. Vor 100 Jahren war das anders. Przed 100 laty ta sytuacja wyglądała inaczej. In 3. Mose 11, Vers 22 heißt es, diese dürft ihr von ihnen essen, den Arbe, nach seiner Art den Solham, nach seiner Art den Chagol, nach seiner Art und den Kragab, nach seiner Art. I czytamy tutaj w tym 11. rozdziale 3. Mojżeszowej, 22. wiersz. Te z nich możecie jeść. Wszystkie gatunki szarańczy wędrownej i wszelkie gatunki szarańczy Solham i wszelkie gatunki szarańczy Chagab i wszelkie gatunki koników polnych. Wir sehen viele Namen für die Heuschrecke. A więc tutaj czytamy wiele różnych określeń dla szarańczy. Bei unserer Stelle steht Arbe. W przypadku naszym tutaj rozważanego rozdziału 30 z przypowieści jest w oryginale słowo szarańcza Arbe. Das ist die fliegende Heuschrecke.
Mowa tutaj jest właśnie o tej szarańczy, która potrafi latać. Die auch geflogen kam bei den Plagen in Ägypten. To jest ta, która również też i przyleciała, jeżeli była ogłoszona plaga w Egipcie. Die nur noch das aufgefressen hat, was der Hagel nicht weggenommen hatte. Która mogła zeżreć wszystko to, co nie zostało zniszczone przez grad. Diese fliegenden Heuschrecken. I te latające szarańcze, verdunkelnden Himmeln. One potrafią nawet zaciemnić niebo. Und das ist, was hier steht. I to jest właśnie to, co tutaj też jest napisane w 27 wierszu. Sie haben keinen König. One nie mają wprawdzie króla. Und doch ziehen sie allesamt aus in geordneten Scharen. A jednak wszystkie wyruszają w chówcach albo w szeregu. Reine Tiere in der Luft. Czyste zwierzęta znajdujące się w powietrzu. In geordneten Scharen. I to w takich uporządkowanych chówcach. Die fliegen so nah aneinander. One lecą tak blisko jedna od drugiej. Dass das heute kein Kunstflieger mit dem Doppeldecker nachmachen kann. Że dzisiaj żaden sztuczny samolot, tak można powiedzieć, wytwór sztucznej ręki, nie jest w stanie tego praktycznie wykonać, aby tak blisko drugiego samolotu lecieć. Wir haben eine schöne Beschreibung im Propheten Joel darüber, wie die Heuschrecken fliegen. I piękny opis mamy w księdze proroka Joela, w jaki sposób te szarańcze latają. Im Buch Joel wird oft auch von der Heuschrecke und die verschiedenen Arten gesprochen. W tej księdze proroka Joela bardzo często mowa jest o tych szarańczach i ich różnych rodzajach. Und da heißt es in Vers 7 und Vers 8 aus dem zweiten Kapitel vom Propheten Joel. I w drugim rozdziale, w siódmym i w ósmym wierszu. Sie rennen wie Helden, wie Kriegsleute ersteigen sie die Mauer. Joela, drugi rozdział, siódmy wiersz. Biegną naprzód jak bohaterowie, wdzierają się na mury jak wojownicy. Und sie ziehen jeder auf seinem Weg und ihre Pfade wechseln sie nicht. Każdy idzie prosto swoją drogą i nie zbacza ze swojej ścieżki. Und keiner drängt den anderen, sie ziehen jeder einzeln auf seiner Bahn. Nie wypiera jeden drugiego, każdy idzie swoim torem. Und sie stürzen zwischen den Waffen hindurch und verwunden sich nicht. Prom naprzód wśród pocisków, w ich szeregach nie ma przerw. Uderzają na miasto i szturmem zdobywają mur. Sie fliegen durch die Luft. A więc one lecą w powietrzu. Ganz eng aneinander. Bardzo bliziutko jedno od drugiej. Extrem energieeffizient. I z wielkim oszczędzaniem energii. Aber in geordneten Scharen. Ale w uporządkowanych szeregach. Was ist das für ein Bild? Jakiż to jest obraz dla nas? Was lernen wir darin? Co możemy się z tego nauczyć? Welche Weisheit ist das? Jakaż to mądrość jest dla nas? Sind das die Gläubigen, die da ausziehen? Czy tu chodzi o wierzących, którzy w ten sposób mają iść w szeregu? Sind das wir, die in geordneten Scharen gehen? Czy to chodzi o nas, którzy mamy w tym jednym chówcu razem wychodzić? Ist das der Heilige Geist, der uns leitet? Czy to chodzi o Ducha Świętego, który nas prowadzi? Um einen gemeinsamen Weg zu gehen? Aby iść tą społeczną, wspólną drogą? In geordneten Scharen? W tych uporządkowanych szeregach i chówcach? Wie uns auch der Apostel Paulus sagt im ersten Korintherbrief. Tak jak też i do nas napisał apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian. In 1. Korinther 14, Vers 33. 14. rozdział, 33. wiersz. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens wie in allen Versammlungen der Heiligen. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 33 wiersz. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Geordnete Scharen. Uporządkowane szeregi. Kein Bein schlägt an das andere. A pomimo tego żadna nóżka i skrzydełko nie uderza sąsiada.
wunderbare Eintracht. Cudowna jedność. Was ist das herrlich? Jakież to jest wspaniałe. Durch den Geist geleitet, prowadzeni przez Ducha, diesen gemeinsamen Weg zu gehen. Aby iść tą społeczną drogą. Fliegend. Lecąc w powietrzu. Kein Kontakt mit der Erde. Nie mając kontaktu z tą ziemią. Im Himmel zu sein. I, aby być w niebie razem. Was ist das geistlich im Himmel uns mit den himmlischen Segnungen zu beschäftigen? A to oznacza dla nas, aby w duchu zajmować się tymi niebiańskimi błogosławieństwami. Und als letztes haben wir die Eidechse. A następnie oglądaliśmy jaszczurkę. Die Eidechse, oder hier ist auch der Gecko gemeint. Może też i gekon być tutaj wzmiankowany. Wenn ihr mal im die Gelegenheit habt, im Wuppertaler Schöpfungsmuseum zu sein. Gdy będziecie kiedyś mieli okazję być w tym muzeum dotyczącym stworzenia w miejscowości Wuppertal, dann flitzt ein Gecko da ständig überall rum. To zobaczycie, że po tych pomieszczeniach wszędzie może poruszać się swobodnie gekon. Dieses kleine Tier kann an der Decke hängen. Te małe zwierzątko ma taką właściwość, że potrafi chodzić po suficie. Und er fällt nicht runter. I nigdy nie spadnie. Aber binnen Millisekunden springt er los und läuft los. A w ułamku sekundy jest on w stanie zeskoczyć i biegnąć. Aber was will der Geist Gottes uns hier sagen? Ale co Duch Boży chce nam tutaj powiedzieć? Diese Eidechsen kannst du mit Händen fangen. Czytamy o tym, że te jaszczurki można schwytać rękoma. Wir alle können uns fangen lassen. My wszyscy możemy dać się schwytać. Wie viele Beispiele gibt es dafür? Ileż to przykładów jest na to? Im Alten Testament ein Daniel. W Starym Testamencie oglądamy na przykład Daniela. Ein Josef. Na przykład Józefa. Gefangen. Uwięzieni. Und doch? A jednak? In den Palästen der Könige. A jednak w pałacach królewskich. Wir brauchen keine Gewalt. Gewalt. Gewalt macht. My nie potrzebujemy przemocy. Wir kämpfen nicht mit Waffen. My nie walczymy jakąkolwiek bronią. Wir lassen uns fangen. My dajemy się złapać. Wir lassen uns leiten. My dajemy się prowadzić. Wo der Herr uns hinstellt. I tam, gdzie nas Pan poprowadzi, da lassen wir uns hinstellen. To pozwólmy, aby tam nas Pan postawił. Und doch gibt er uns Gelegenheiten. A jednak daje on nam takie sposobności. In Palästen der Könige zu sein. Aby przebywać również też i w pałacach królewskich. So ähnlich wie jetzt auch in diesem Palast. Dokładnie tak jak i teraz znajdujemy się w swego rodzaju pałacu. Aber geistlicherweise sind wir in als Priester. Ale w duchowy sposób jesteśmy przecież kapłanami. Und dürfen in die Gegenwart Gottes eintreten. I możemy wstępować w tą obecność Bożą. In diesem Palast oder auch Tempel. W tym pałacu, albo można powiedzieć w tej świątyni. Unseres Herrn und Gottes. Naszego Pana Boga. Eine kurze Zusammenfassung. I teraz zróbmy krótkie streszczenie. Vielleicht mehr für die Deutschen. Może bardziej dla braci i sióstr z Niemiec. Zum behalten. Aby to zachowali. Damit wir jedes Mal, wenn wir eins der Tiere sehen. Abyśmy za każdym razem, gdy jedno z tych zwierzątek zobaczymy, diese kleinen der Erde, te najmniejsze, które są na ziemi, an den 25. August denken. Abyśmy przypominali sobie 25 sierpnia 2013 roku. An die Botschaft eines Agurs. A jest to poselstwo, które otrzymujemy od Agura. Zuerst die Ameise. Najpierw czytaliśmy o mrówce. Die ist vorsorgend. Ta mrówka, która jest stworzeniem, które robi zapasy. Als zweites der Klipdachs. Jako drugie jest to góralek. Die sind im Herrn gegründet. I te zwierzątka są oparte o Pana, o skałę. Und als drittes die Heuschrecken. Jako trzecie szarańcze. Sind einträchtig. One wszystkie są jednomyślne. Und diese Eidechsen? A te jaszczurki? Im Palast der Könige. Mogą znajdować się w pałacach królewskich. Wie reich. Jakież bogactwo. Die ersten vier Buchstaben der Worte? Pierwsze cztery litery tych oryginalnych słów.
In Deutsch ergeben vier. W języku niemieckim dają to słowo cztery. Vorsorgend, im Herrn, einträchtig, reich. Robić zapasy, być w Panu, jednomyślny i być bogaty. Lass uns die Weisheit unseres Herrn lernen. O, chciejmy się uczyć z mądrości naszego Pana.